luty przyniósł bardzo mocne spadki na światowych giełdach, również na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Po takiej ograniczonej wyprzedaży w pierwszych dwóch dniach miesiąca, poniedziałek przyniósł naprawdę spore załamanie na Wall Street. Mowa nawet o takim małym czarnym poniedziałku. W pewnym momencie jeden z bardziej popularnych indeksów, Dow Jones Industrial Average, tracił ponad 1500 punktów, czyli przeszło 6%. I to, jak na bardzo mało zmienny rynek amerykański w ostatnich latach, było naprawdę ogromnym ruchem, który dał inwestorom do myślenia, bo nie tylko chodzi o to, że mocne styczniowe wzrosty zostały w zasadzie całkowicie wymazane, ale jednocześnie po tak gigantycznym cofnięciu no pojawiły się już pierwsze komentarze, że to koniec, koniec 99-letniej hossy, hossy, która została zbudowana na można powiedzieć, zgliszczach globalnego kryzysu finansowego, który nawiedził gospodarkę w 2008 roku. Hossa, która została wspierana bardzo aktywnie przez największe banki centralne i tu właśnie obawa o to, że to, co dobre się kończy, była przyczyną tych spadków. Dane makroekonomiczne, jeśli popatrzymy sobie czy na Stany Zjednoczone, czy szczególnie na Europę w ostatnim roku, czy nawet na Azję, są bardzo dobre. Tutaj nie ma na razie powodów do większego niepokoju. Mamy wysoki wzrost gospodarczy, mamy względnie niską inflację, mamy niskie stopy bezrobocia, ale jednocześnie inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że w tych warunkach banki centralne zaczną podnosić stopy procentowe, czyli ten okres historycznie taniego pieniądza dobiegł lub dobiega końca, w zależności od tego, o jakiej jurysdykcji mówimy. No i obawy o to, że no wszyscy wiedzą, że jest wysoki wzrost gospodarczy, a teraz już jednak to, co towarzyszyło temu wzrostowi, czyli tani pieniądz, to się skończy. Jak to wpłynie na gospodarkę, jak to wpłynie na rynki? Obawa o to właśnie była przyczyną tych nerwowych ruchów na rynkach finansowych w ostatnim czasie. W mojej ocenie za wcześnie jest, aby mówić o tym, że to już jest na pewno bessa, że to jest definitywny koniec tego rynku byka, bo o ile tendencje na rynku obligacji uznałbym za trwałe, to znaczy tutaj nie ma wyjścia. Przy dobrej koniunkturze i przy takiej chęci banków centralnych zbudowania sobie chociaż pewnej poduszki do reakcji w przyszłości, no te stopy procentowe będą musiały iść w górę. I to jest taka fala, która ewentualnie może odsłonić coś, czego inwestorzy się obawiają. Może odsłonić to, że na przykład duże instytucje finansowe za bardzo bazowały na tanim pieniądzu i mają kłopoty. Może odsłonić jakieś problemy gospodarcze na przykład krajów południa Europy, które no, wyszły z kłopotów dzięki bardzo dużej interwencji Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj jest zagrożenie. Na razie tego nie wiemy, więc jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że to już definitywny koniec tego rynku byka. Ale z drugiej strony inwestorzy, to co podkreślałem w ostatnich tygodniach, powinni być świadomi tego, że to jest okres, kiedy redukujemy nasze zaangażowanie w akcje, bo jesteśmy no, po wielu latach jednak hossy, szczególnie na rynkach zagranicznych, ale w Polsce też mieliśmy okres dość istotnych wzrostów, a z drugiej strony sama ta korekta, mimo tego, że te spadki poniedziałkowe były głębokie, no to jeszcze nawet nie wpisuje się w taką statystyczną korektę, którą widzieliśmy na przestrzeni tych ostatnich lat, która sięgała od 15% w Stanach Zjednoczonych do powiedzmy sobie 20-20 kilku procent w Europie, więc ja po prostu zachowałbym tutaj zimną krew i poczekał na to, czy właśnie rynek wyrysuje nam taką większą korektę, która ewentualnie pozwoli nam na spokojnie na te rynki wrócić.